Nakładem wydawnictwa Antyk wydał pan kasetę Kontrrewolucja. Może pan coś opowiedzieć o tej kasecie? To była pierwsza i długo, długo nic nie było. Znaczy, bo to jest tak, że znaleźć wówczas wydawcę nie było sprawą łatwą. No, z wydawnictwem Antyk jakby utrzymuję kontakty. Ja sam byłem jakby uczestnikiem jeszcze tutaj w Lublinie, będąc grupy politycznej Antyk, która była w czasie stanu wojennego konserwatywną grupą. Teraz zostało z tego tylko wydawnictwo. No, stąd jakby znalazł się wydawca, który zdecydował się płytę moją wydać. Na tej płycie no, znalazło się takich, ona jest taka, zawiera moją twórczość głównie, nie tylko w tym klimacie, w którym dzisiaj się obracam, tak? Bo dzisiaj głównie gram takie inspirowane historią, wydarzeniami historycznymi piosenki. Tam były ballady poświęcone takim no, wartościom, powiedziałbym, uniwersalnym. Tak? I chyba najdłuższy longplay, jaki się ukazał w Polsce, bo tam było 28 utworów na tej płycie się znalazło i to było takie pierwsze podsumowanie mojej twórczości. A że kaseta, a nie płyta, bo siostry w Laskach po prostu zrobiły to, mogą docinać kasety i w związku z tym długość była nieograniczona. My mogliśmy powiedzieć, ile chcemy i tam w Laskach został ten materiał zgrany na kasetę. No i jakoś tam poszedł w publiczność. Minusem pewnym tej płyty było to, że on, znaczy właśnie charakter, że ona na kasecie była nagrana, bo już kasety wychodziły prawie z użycia, no teraz powtórzyliśmy tą płytę, znaczy nagraliśmy ten materiał ponownie już na płycie CD. Ogień, Łupaszko, śpiewa pan o tych ludziach, oni praktycznie są niemodni, młodzi ludzie ich nie znają. Skąd pan bierze pomysły, żeby o nich śpiewać? Przecież to są prawie zapomnieni. No właśnie dlatego, że jeżeli się pozna ich życiorysy, można się zawstydzić, że to są ludzie tak mało znani, że właściwie, że to są ludzie, ja dzisiaj będę opowiadał trochę o nich podczas koncertu, ale że to są ludzie, którzy, no, jedni z największych bohaterów, można powiedzieć, ludzie, którzy nie złamali złożonej przysięgi, ludzie, którzy do ofiary krwi, do ofiary życia, jak to jest w przysiędze Armii Krajowej, pełnili swoje obowiązki. Natomiast dzisiaj właściwie mało tego, że są nieznani. Dzisiaj w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej nadal zasiadają ludzie, którzy nazywają ich bandytami. I to jest skandaliczne. Nie mają swoich pomników, to znaczy teraz te pomniki powstają bardzo powoli. Kiedy powstają wokół budowy tych pomników, powstają również jakieś tam napięcia. Natomiast ja buduję takie pomniki ze słów. Staram się przypominać właśnie w dużej mierze młodemu pokoleniu, bo gram te koncerty dla bardzo różnej publiczności. Czasem są to ludzie starzy, którzy wręcz uczestniczyli w tamtych wydarzeniach. Czasem, tak jak na przykład gdzieś tam na zjeździe Kresowej Armii Krajowej w Międzyzdrojach Dorocznym, a czasami jest to młodzież szkolna. Na przykład będę grał w Kielcach w Skarżysku Kamiennym dla młodzieży szkolnej taki koncert. I to jest właśnie też taka misja, żeby zapoznawać tych młodych ludzi z takimi postaciami, z wartościami, za które oni walczyli, z wartościami, za które oddali życie. Niektórzy ludzie traktują instrumentalnie historię. Pan zamienia tę historię w słowa. Skąd to się bierze? Znaczy, no, można o historii opowiadać różnie, tak? To znaczy są naukowcy, którzy piszą monografie, wielkie monografie na temat walk partyzanckich. Dla mnie, ja staram się w kilku słowach opowiedzieć o tym, o czym profesorowie historii piszą w swoich rozprawach, tak? I wydaje mi się, że dzięki temu mogę dotrzeć do szerszego grona, tak? Wyjść poza to grono naukowców, wyjść poza grono osób bezpośrednio zainteresowanych historią. I wydaje mi się, że to jest taki cel mojego, taka moja misja. Czy instrumentalnie traktowana historia? No, myślę, że historia pełni taką rolę, ona ma budować tożsamość, tak? I to jest taka trochę jest instrumentalna rola i to nieprawda, co się dzisiaj mówi, że niektórzy mówią, że obiektywna historia to mamy rozgrzebywać każdą grudkę ziemi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać zbudować pewną tożsamość, żeby młode pokolenia, następne pokolenia, zresztą moje również, miało się do czego odwoływać. Bardzo mało pan koncertuje, nie wiem, jest to czas na przemyślenia. Co pan wtedy robi poza koncertami i publicznością?
zarabiam na życie. To znaczy, ja zawodowo jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Gdańskiego i, no, i to też mi sporo czasu zajmuje, także znajdowanie czasu na koncerty nie jest wcale takim łatwym zajęciem. No, to czy mało, czy dużo? No pewnie, że nie jest to tak jak zawodowi muzycy, którzy po prostu spędzają całe miesiące w trasie. Ja przeważnie mam jeden, dwa występy w miesiącu, tak statystycznie, gdybym powiedział, więc jest to tak średnio. A jadę tam, gdzie mnie zaproszą i na ogół to jest albo Polska Południowa, albo Polska Wschodnia i z tego się bardzo cieszę, bo bardzo te tereny lubię. Jak pan odebrał zaproszenie do Lubartowa? W końcu to miasto ma swoją historię, dość specyficzną jednak. Jak pan to odebrał? Jak zaproszenie do każdego innego miasta. To znaczy, ja myślę, że mój Boże, nie mogę jakoś zastanawiać się nad tym, jakie są sympatie ludzi zamieszkujących dane miasto. Myślę, że ci, którzy jakby nie rozumieją tego, o czym śpiewam, czy są, którym się nie podobało na przykład, to nie podobałoby się, to pewnie po prostu nie przyjdą na koncert i już. Natomiast jeżeli przyjdą, może to będzie jakiś zaczyn do przemyśleń, do dyskusji, tak? Także tutaj nie dzielę tego w ten sposób. Jakie są pana spostrzeżenia? W końcu pan uczestniczy w wielu festiwalach poezji śpiewanej, religijnej. Jak publiczność odbiera pana, pan publiczność? Znaczy, w tej chwili już nie uczestniczę w festiwalach. To się już skończyło kilka lat temu. W tej chwili, znaczy tak, jeżdżę, gram koncert, tak, i na ogół publiczność, no nie zdarzyło mi się, żeby publiczność jakoś przyjęła mnie nieprzyjemnie, czy żeby były jakieś dyskusje, które musiałbym potem po koncercie toczyć. Nie przypominam sobie jakichś w prasie negatywnych recenzji, to znaczy takie niszowe pisemka bolszewickie, jak na przykład Nigdy Więcej, tak? To tam sobie, tam się znalazła taka recenzja, gdzie nazwano mnie nacjonalistycznym bardem i antysemitą. No, a to za sprawą piosenki, którą dzisiaj też zamierzam zaśpiewać, napisaną przez kapitana Zdzisława Brońskiego Uskoka, który tutaj na Lubelszczyźnie walczył. No i, ale to jedno takie wydarzenie, no, zdarza się. Niektórzy porównują do pana do Jacka Kaczmarskiego. Co pan o tym myśli? No to duży komplement, bo uważam Jacka Kaczmarskiego za mistrza słowa i za mistrza tego rodzaju muzyki i tego rodzaju twórczości, którą uprawiam. I natomiast myślę, że co do jakby punktów widzenia takich światopoglądowych, to trochę inaczej patrzymy. Ja jednak zgadzam się z tym, ja jestem nacjonalistą, tak? W takim dobrym słowa znaczeniu, jestem nacjonalistą po prostu, czyli bliższa koszula ciału po prostu, tak? Kocham naród polski, jestem i tą narodową taką, narodową gdzieś tam skórę na sobie noszę. Jacek Kaczmarski patrzył na troszkę z innego punktu widzenia, z takiego bardziej kosmopolitycznego. Natomiast to, co wydaje mi się łączyło mnie i jego, jeżeli możemy się porównywać, jeżeli mogę się do niego porównywać, to takie pragnienie i wrażliwość naprawdę. Tak? Nawet jeżeli gdzieś tam to wyrażenie jakiejś w piosence, jakiegoś opisania, jakieś zdarzenia, które z emocjonalnego punktu widzenia albo z historycznego jest prawdziwe i tego poszukiwanie prawdy, to chyba łączy każdego, kto się taką twórczością jak ja, czy Jacek Kaczmarski, czy Leszek Czajkowski zajmuje. Co pan myśli o ewangelizacji młodzieży poprzez muzykę rockową, poprzez ten nurt tej muzyki? Nie wiem, czy jest skuteczna, mówiąc szczerze. To znaczy, myślę, że no, każda droga ewangelizacji jest dobra, jeżeli jest skuteczna, jeżeli przekazujemy wartości takie, wartości takie jak prawda, a Jezus jest prawdą. I znaczy, myślę, że jest część ludzi, której ta wrażliwość odpowiada. Ja na przykład niekoniecznie jakby
słucham tego typu muzyki, ale doceniam, tak? Bo wiem, że to jest też sposób na, że muzycy, którzy grają muzykę rockową, mogą się też opowiadać po stronie jakiejś idei, znaczy idei, po stronie Boga żywego, tak? To nie jest tak, że muzyk rockowy w standardzie musi być alkoholikiem albo śpiewać o niczym, tak? Że przeleciał wielki ptak i tak dalej, i tak dalej, albo widział orła cień, tak? I to są piękne piosenki, ale myślę, że fajnie jest, jeżeli za muzyka też przekazuje wartości. Ci muzycy przekazują wartości, chwała im za to. Jak by pan scharakteryzował postacie, o których pan śpiewa? Osoby? Myślę, że rycerze. To byli rycerze. Jest coś takiego, co się nazywa ideałem rycerskim. Ten ideał rycerski oczywiście został wykuty gdzieś tam w średniowieczu. Pewien taki pewien obowiązek wobec ojczyzny, wobec honoru. Natomiast przekazany został przez pokolenia, o czym też postaram się dzisiaj opowiedzieć w dzisiejszym koncercie, przez pokolenia powstańców, poprzez harcerzy. I wreszcie to pokolenie żołnierzy Armii Krajowej, pokolenie wielkich dowódców, to byli rycerze oddani do końca, oddani do końca sprawie, o którą walczyli. Tak, dla których życie w sensie fizycznym nie było rzeczą najważniejszą. I takie zdanie niedawno przeczytałem, że nie wszyscy rycerze byli wielkimi ludźmi, ale wszyscy wielcy ludzie byli rycerzami. Ja do nich zaliczam tych właśnie żołnierzy, którzy gdzieś tam po 45 roku zamiast wrócić do domu, zresztą wielu z nich nie mogło wrócić do domu, walczyli nadal o wolność i niepodległość Polski. Niektórzy poeci nalewają sobie szklankę, chodzą na spacery. Skąd pan bierze pomysły na słowa? Niektórzy patrzą w okno. Jak pan to robi? Medytuje? No, tu mi pan zadał trudne pytanie. Wiem, to jest coś takiego, że czasem przychodzi mi zdanie jakieś tam do głowy, czy albo zasłyszane gdzieś tam, albo jakaś taka przeczytana jakaś tam myśl i potem gdzieś tam wokół tego tworzy się jakby jakaś tam piosenka i wtedy ją piszę bardzo szybko, w ciągu kilku minut czasami. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się tak, żeby powiedzmy jakiś utwór powstawał, nie wiem, na przestrzeni dłuższego czasu. Zawsze to jest tak, że po prostu jeżeli zaczynam pisać, to piszę od razu, a potem go troszkę tam szlifuję tylko. Także to taka trochę iluminacja, powiedziałbym, jeżeli miałbym w ogóle szukać, bo trudno mi jest mówić o naturze takiego pisania. Natomiast czasem są, tak jak w przypadku mojej ostatniej płyty, to są utwory inspirowane twórczością Wysockiego. I znaczy nie są to tłumaczenia, ale inspiracje po prostu, jakiś tam pomysł, który został zawarty w tej piosence, wykorzystany został, muzycznie zostało to wykorzystane, bezpośrednie jest nawiązanie do tej piosenki, ale nie jest to jakby proste tłumaczenie, więc czasem powstają w taki sposób. Jak większość poetów, nie godzi pan się ze światem, z tym światem, który jest niesprawiedliwy, który wykonuje jakiekolwiek wyroki na ludziach, indywidualne czy zbiorowe. Jak pan ocenia w ogóle świat jako całość? O Jezu, wie pan, no, wydawanie wyroków na ludziach, może zacznę od szczegółów. Znaczy, wydawanie wyroków na ludziach zależy od okoliczności. Ja myślę, że są ludzie, którzy na wyrok zasługują i ja bym spokojnie i bez mrugnięcia oka na nich wyrok wydał, tak? Natomiast, no, jeżeli popatrzymy na bohaterów moich piosenek, to przecież oni tylko wydawali, oni wykonywali przecież wyroki, tak? Często i za to byli osądzani. Natomiast jak oceniam dzisiejszy świat?